O, rety. No. Teraz się robi niebezpiecznie. No właśnie, beze mnie i tak nie zagrają. No, trochę się krztusi ta gra na tych filmikach, widzę. No, to nie do końca jest moja filmika. O, Fräulein Rose, jest pani. Do występu zostało kilka minut. Przepraszam, Frau Beckmann, coś mnie zatrzymało. Proszę mi dać zawiadomienie. To jest. Daj odejść. No ty nie. Zawiadomienie. Dziękuję, Fräulein Rose. Przypominam, że występ na corocznym koncercie wiosennym to wielki zaszczyt i nagroda dla najlepszego ucznia roku. Bardzo proszę pokazać się z najlepszej strony. Postaram się, Frau Beckmann. Fortepian czeka. Niech to będzie dzień Dany Rose. W ogóle cały ten prolog jest też opisany w formie tekstowej. Jeśli kupi się wersję deluxe tej gry, to dają taki opis tego prologu. Właśnie do tego. Można sobie poczytać. Pathologic. No, w Dark Seed też tak było. Tak, stare przygodówki dawnych czasów. Niektóre miały takie elementy czasowe. Cześć, doktor Zielarz. Woody Allen miał film, w którym jest postać, nazywała się Dany Rose. Zmuszać mnie do gry przed tłumem gapiów? Nie, dzięki. Możesz zmienić orientację kamery, przytrzymując prawy przycisk myszy i poruszając myszą. Dobrze. Fortepian. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, Dano. Nie popełnisz żadnych błędów, a oni wyjdą z wieży. No dalej, zagraj też w końcu! O, Red, Red. Chill out! Lepiej już zacznę i to szybko! Najpierw muszę uaktywnić fortepian. Z boku znajduje się mechanizm. No dobrze, już, proszę. Cześć, Sokolek. Tak, grałam w demko. Jaki krzyk nowej Rolling Stones. Zamknąć mordę, tu się sztuka tworzy, no właśnie. Ikona jest wyświetlana, gdy możesz manipulować danym obiektem. Wybierz znacznik i przytrzymaj lewy przycisk myszy podczas przesuwania myszy w odpowiednim kierunku. Tak jest. Wszystko gotowe. Teraz muszę tylko ułożyć nuty i zacząć. Proszę bardzo. Zmęczy buła, ledwie usiedliśmy, już wysłuchała. No właśnie. Co za ludzie w tym mieście. Czytałaś aktorów polskiego dubbingu? Znaczy czytałam, ale ja po nazwiskach to ja nie znam za bardzo. Także... niewiele mi to mówi. Znaczy może nie wszystkich, może tak. Nie wszystkich znam. Manipulować znud kratu pół biedy. Ale to pianino jest ogromne. Wysoka. No, Zielarz, chyba trzeba się przyzwyczaić. W sensie, mi na razie nie przeszkadza, ale tak dziwnie się słucha jej głosu na przykład. Nie wiem jeszcze, jak Kate Walker będzie. Thank you.
Dobrze, cokolwiek. Robotyczny grajek. No bo to są automaty, wszystko. Automaty Vorarlbergów. No, bardzo ładne. Się wyginają trochę nie jak automaty, tylko jak ludzie. Więc przyjdzie dyrektor fabryki z Konkorsgradu i ją uwięzi. No właśnie, ty tam uważaj. Szyba na trzy wieczory, wow. Robiłeś wszystkie te zadania poboczne, zielasz? Ptasior! Jakby było za mało różnych rzeczy na tej scenie, to jeszcze ptasiory. Większość osób i tak zwróciła uwagę na te automaty, a nie na eksplorowałam dużo, ale nie zrobiłam wszystkich pobocznych. Jeśli mi akurat wpadło, to zrobiłam, ale nie skupiałam się na tym. Okej, okay, rozumiem. Ale to robi wrażenie. Chciałabym takie coś zobaczyć na żywo. No, to prawda, Sanko. No i wylądowaliśmy w kopalni soli. Tu jest Kate Walker. Zobaczymy, jak ona ma głos. Już się boję. Wieliczka 2004. Hello. Dziennik. Spraw dziennik, aby przypomnieć sobie poprzednie wydarzenia. Z dziennika uzyskasz również dostęp do swoich celów, dokumentów i przedmiotów w ekwipunku. No to już ogarnęłam na poprzednim naszym... no... grając Daną. Daną. Cześć, Nanci. Tak, 2004 to już pierwsza część Syberii wyszła. Tak? To był 2004? Mój Boże, już nawet nie pamiętam. Sakra. Rozmawiaj z Katiuszą. Dobrze, zaraz. Ło, matko. Okej. Okay. Szukam Kate Walker. Raporty Nika Cantina. Nie. Yeah. Ten pierwszy oddać panu Masonowi papier, co chciał w pierwszej grze. A, w 2002, dobra, bo ja nie zrozumiałam. Okej. Okay. Pani Olivia Foster, Lexington, Nowy Jork. Szanowna pani Foster, nie mieliśmy przyjemności się poznać. Nazywam się Nick Cantin i jestem prywatnym detektywem. O, tu Kate, jak wyglądała wcześniej. Kilka lat temu firma prawnicza Marson i Lormont zleciła mi odnalezienie panny Kate Walker i sprowadzenie jej z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Jak pani wie, jest poszukiwana przez policję za domniemaną defraudację pieniędzy. W ogóle ten... wygląda jak ten bilet z Valady Line. Cześć, Kalin!
Pogoń za pani przyjaciółką można określić co najmniej, jako co najmniej gorączkową. Obawiam się, że wpłynęło to na moje zdrowie psychiczne. Stałem się ofiarą poważnego wypadku i obecnie powracam do pełni sił w klinice w Balsam Boże. A no tak, bo on tam oberwał w Trójce. Właśnie tutaj dotarła paczka wysłana przez panią do Kate Walker. Pani adres znajdował się na odwrocie koperty. Okej. Okay. Wiecie, siedzi w więzieniu, nie zdając sobie sprawy, że ludzie obok zagrywają się w jej przykoty. No właśnie. A to była ulotka? Ojeju, to już nie pamiętam. O ile mi wiadomo, panna Walker należała do grona pani najbliższych przyjaciół, dlatego pozwalam sobie do pani napisać. Tak, najbliższy przyjaciół. Bardzo dawno temu, zanim pani odbiła chłopaka pani przyjaciółce. Powinienem wyjaśnić, że nie wiąże mnie już żadne zobowiązanie odnalezienia tej młodej damy. Przyznam jednak, że nadal jestem gotowy kontynuować moją misję. Moim jedynym celem jest poinformowanie panny Walker o kłopotach, w które wpadła, oraz przekonanie jej, by wróciła do domu. Ale ona nie chce. Where are you, Miss Walker? Ale to zdjęcia jakieś... Ale to są zdjęcia... Nie kojarzę tych zdjęć bardzo. Chyba, że to strójki są. Możliwe, że strójki. Jeśli nie wiesz, to zwróć uwagę na nazwisko Oliwii, że Foster. Na razie mi się nie kojarzy za bardzo. Muszę również przyznać, że pisząc ten list nie mam pojęcia, gdzie w tej chwili przebywa. Długa rekonwalescencja sprawiła, że nie jestem na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. Chciałbym jak najszybciej wznowić śledztwo, aby znaleźć pani przyjaciółkę i wręczyć jej list od pani. Z poważaniem, Nick Cantin. Swoją drogą, ciekawe jest napisane jego imię, Nick, bo mi się imię Nick kojarzy, że powinno być przez jeszcze K, w sensie Nick. Jeszcze. A tutaj jest przez samo C. Jest ciekawe. The Monster of the Lake. 23 grudnia 2004. Szanowna pani Foster, mam nadzieję, że u pani wszystko dobrze. Z przyjemnością informuję, że udało mi się zlokalizować jukolskich koczowników, którzy eskortowali pannę Walker, kiedy widziałem ją po raz ostatni. Skortowali, to raczej ja im pomagałam, nie skortowali. Raporty nikogo. Dobrze, tutaj kolejne zdjęcia. Powiedzieli mi, że pomimo poświęcenia Oscara, automatu, który próbował ją obronić, została wzięta do niewoli przez miejscową faszystowską milicję. Po niemal roku żmudnego śledztwa ten trop pozwolił mi z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić miejsce pobytu panny Walker. A, rozciąganko. Za dużo czytania, ja usypiam. O nie, ja kocham czytać. W sensie jeszcze te takie dziennikowe rzeczy, to mnie strasznie jara. Ja uwielbiam czytać, także przepraszam, będzie dużo czytań. Dziękuję za wodę, Sekolek. Twoje zdrowie. O, to ten pan, który nas ścigał. Uwięziono ją w kopalniach soli, która tak naprawdę jest obozem pracy należącym do konsorcjum gangsterów i neonazistów, poszukujących śladów dawnej świetności ich narodu. A właśnie przybyłem do tego regionu. Jak się spodziewałem, strażnicy kopalni odmówili przekazania mi panny Walker. Odrzucili nawet propozycję łapówki, choć muszę przyznać, że ze względu na opłakany stan moich finansów nie była to atrakcyjna oferta. Mimo to zapewnili mnie, że panna Walker ma się dobrze. Roześmiali się, wspominając o bliskiej więzi, jaka łączy ją ze współwięźniarką. Podobno obie panie starają się nawzajem chronić. Simona Kalinin? Aha. W zamian za niewielką ilość gotówki, jaką udało mi się zebrać, strażnicy obiecali, że przekażą paczkę pannie Walker. Dopóki nie znajdę sposobu, aby wydostać ją z gniazda szerszeniej, nie pozostaje mi nic innego, jak im wierzyć.
Ale to w ogóle ciekawe, że ten Nick Cantin dalej po tylu, po takim czasie po prostu dalej w to brnie i dalej ją tam próbuje wyciągnąć stamtąd. W ogóle ja już bym na jego miejscu dawno rzuciła tę robotę, nie? Jak ktoś za długo mi czyta, albo za długo mówi, to zasypiam. Przepraszam. O, tu jakieś pieniądze, jakaś paczka. No dobra. Porozmawiaj z Katiuszą, skorzystaj z funkcji introspekcji, aby podsumować wydarzenia. Co? Jakiej introspekcji? Matko, nie wiem, co to jest. Dobra, mój ekwipunek to zero. A tu jest introspekcja. Boże, kolejny dzień charówki. Co ty teraz zrobisz, Kate? Jezu, nie wierzę, że to już rok minął, odkąd milicja mnie tu zesłała. Muszę się stąd wydostać, iść dalej, dokądkolwiek. A to jest jej głos? Ale jak? Żadnych wieści z zewnątrz, nic. Czy ktoś w ogóle wie, że tu jestem? Na miłość boską, ktoś przecież musi mnie szukać. Czyż nie? To jest jej głos? Znaczy, ja wiem, że jest inna niż poprzednich, ale... Oh my god. Okej. No, jak babcia Genia, dosłownie precel, jak jakaś babuszka, kurczę. Oh my god. Okej. O Boziu. Regulamin. Trochę jak alkoholiczka. Nie mam pytań. Sekcja trzecia, numer celi 61. Katiusza Spiridinowa i Kate Walker. Kierownik sekcji Simona Kalinina. Więźniowie muszą zawsze mieć na sobie kolor przypisany do ich zespołu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz celi. Wszelkie naruszenie tej zasady będą karane. Brakuje jeszcze, żeby powiedziała, błażysz ty mój, zaraz naparzę wam czaju. No dokładnie, Kaza, masakra. Ilość wydobytej soli należy zgłaszać codziennie. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Fakt wydobycia kości słoniowej lub przedmiotów o wartości patriotycznej należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obiektu. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Ja już się zdążyłem przyzwyczaić. No, pewnie po jakimś czasie przestanie mi to tak... Przestanę zwracać uwagę, ale... Masakra. Aktorka głosowa Kate ma w tym roku 50 lat. No, ale sama Kate nie ma 50 lat, więc tak trochę smutno. Powiedziała, żeby zostawiła ten komputer, bo to narzędzie szata. Należy posłusznie stosować się do poleceń kierownika sekcji oraz całego personelu zakładu. Wszelkie naruszenia tej zasady będą karane. Posiłki i odpoczynek stanowią dla więźniów przywileje, a nie prawa. Wszelkie nadużycia będą traktowane jako naruszenie regulaminu. Wszelkie naruszenia będą karane. Każdej celi przysługuje 5 litrów wody dziennie. Wszelkie nadużycia będą traktowane jako naruszenie regulaminu. Wszelkie naruszenia będą karane. Bardzo uroczy regulamin. Dziękuję. Czy możesz mi się ekranie przesunąć w tę stronę? Aha, bo ja to mogę spojrzeć, obejrzeć. A tu? Wiersz Puszkina. Poza mną sól dobrze konserwuje. No ciekawe, czemu Dereszowskiej nie ma. Może za bardzo, wiecie, by sobie policzyła za ten dubbing, nie wiem. W sumie ja bym chętnie usłyszała Kate w ogóle z pierwszych Syberii. To by było fajnie. 5 litrów jest na picie i mycie łącznie. No właśnie, nie? Zobacz. Chociaż biorąc pod uwagę, jakie one są brudne, to chyba nie myją się za bardzo.
W głębinie syberyjskich ród wytrwajcie dumni niezawiśli, nie zginie wasz bolesny trud i lot wysoki waszych myśli. Nadzieja siostry nieszczęśliwych rozproszy kiedyś mroczny cień i zbudzi rzeźką radość żywych, nadejdzie upragniony dzień. Miłości światło i przyjaźni dojdzie was przez ponurą noc, jak do katorżnej waszej kaźni mój wolny dziś dochodzi głos. Okowy swe rzucicie precz, runą ciemnice brzask zaświta, wolność na progu nas przywita i bracia wam oddadzą miecz. Fajnie. Tu coś jest. Kostka gitarowa Katiuszy. Pankowa kapela Katiuszy. Chętnie poszłabym na ich koncert. Tak dziwnie. Cześć, Szpilki Jolki. Dobre info, dziś mnie nic nie boli. Bardzo się cieszę, Szpilki Jolki. To teraz możesz tańczyć jazz dance. Tak, to ten, co myślił. Jest tu jeszcze można? Chyba nie. Mają kibelek. Czekaj, jeszcze z nią pogadam. Jest jeszcze coś tam. Najpierw się odświeżę i sprawdzę, jak czuje się Katiusza. Zabiorę swój sprzęt później. Dziwne to jest. Nie jest aż taki tragiczny ten głos, Kate. Znaczy, ona w niektórych momentach ma jakiś taki, nie wiem. Tak jakby inaczej zaciąga ta aktorka. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak spałaś? Jak suseł. Słyszałam. Szykuj się, Katiusza. Czuję się, jakby czołg po mnie przejechał. Katiusza. Wszystko gra? Pewnie. Kopanie w kopalni soli przez 12 godzin dziennie, z nadzieją znalezienia kawałka kości słoniowej. Może być coś lepszego? Nie daj się złamać. Może jestem idiotką, Kate. Może powinnam była posłuchać swoich starych. Gdybym się nie wychylała i śpiewała w chórze narodowym, zamiast walczyć z establishmentem grając funkową muzykę, nie skończyłabym tutaj. No cóż. Ciekawą przeszłość. Mimo to cieszę się, że cię mam. Cześć. Słuchaj, Katiusza, wyrwiemy się stąd, na pewno. To jasne, skoro tak twierdzisz. No to, póki co odpoczywam po stresującym dniu w pracy. Bardzo dobrze. Szykujmy się, Katiusza. Wiesz, strażniczka zaraz tu przyjdzie, zastanie nas w proszku. Kto? Simona? Nie jest święta, ale nie jest tu też najgorsza. Wiem. Będę gotowa na czas. Chcę tylko wykorzystać tę chwilę odpoczynku. Chciałam jeszcze zapytać. Nie uciekajcie. Mamy dziś przejąć pracę po pomarańczowej drużynie w chodniku C, nie? Nie przypominaj mi o tym. Ponoć to najgorsza haruwa. Pełne odosobnienie, bez grupy ratunkowej. To czyste szaleństwo w tym chodniku. Zapadliska to normalka. Chodź, Katiusza. Zbieramy się. Pewnie. Już. 5 minut, nie dłużej. Da? Da. Da jest. Przygotuj się do pracy. Mogę popatrzeć jeszcze? Nie ma co zwlekać z przygotowaniami. Simona nie jest najgorszą strażniczką, ale lepiej nie zajść jej za skórę. Kostka gitarowa. Przygotuj się do pracy. Nie jest powiedziane, co mam zrobić przygotowanie. Najpierw się odświeżę i sprawdzę, jak czuje się Katiusza. Zabiorę swój sprzęt później. To co? Buzię umyć? O, buzię umyć. O, ale leci im woda z kranu. Prawda, one się myją, ale nie wiem, czy wyglądają czyściej. Ratunkowa nielegalnej kopalni, na pewno sami eksperci.
dialogowana brzmi całkiem spoko, ale jak sama coś komentuje, to tak strasznie przesadza z manierą. No właśnie. Cel, przejść grę. Lepiej nie zapomnij swojego talizmanu. Chyba nigdy się z nim nie rozstajesz. Tylko to mam. O, ja. Serce Oskara. Zawsze przy mnie. W środku są wszystkie dane Oskara. Miałam szczęście, że zdołałam je ukraść żołnierzowi milicji, który podniósł je na granicy Baranur i Jakhest. Muszę tylko znaleźć dla niego odpowiednie ciało, pod warunkiem, że się stąd wydostanę. Ciało i jeszcze klucz by trzeba było mieć do tego. Przynajmniej tak było w ostatnim razem. Już ta brudna woda. Porozmawiaj, przeczytaj. Nawet z tej strony jakoś nie było. Mi się wydawało, że była jakaś paczka. Zresztą było o tym mowa w tym dzienniku. Mi się wydawało, że mieliśmy mieć jakąś paczkę. Cieszę się, że tu jesteś. Trzymajmy się razem, okej? Okay? Niebiesko! Aha, cokolwiek. Hej, poczta! O, właśnie. Do ciebie, Amerykanka. Amerykanka? Dzięki. Nie ociągaj się. Masz 5 minut, żeby się z tym zapoznać. Albo przyjdzie po ciebie ktoś mniej przyjazny. Cześć, Seba. No, musiał nadrobić powtórkę. Dzisiaj okropny kryzys. O nie. Współczuję. Okazało się jeszcze, że musiałam późno wyjść z domu. Jest mi okropnie przykro, pomijając wszystko, to jak wy bawicie się z dubbingiem. No właśnie się śmiejemy, że Kate brzmi jak stara babcia. Jej głos... No, na razie tak... Ale współczuję, Sebuś. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej szybciutko. Ta strażnicka ma dubbing Kate z Syberii 1 i 2. Serio? Ej, to czemu nie zamienili tych dubbingów? No fuck, what the fuck. Ale bójda na resorach. To jest moja kurioza. O matko. Masakra, skórek. Ciśnij. Ta melodia towarzyszyła mi przez całe dzieciństwo. Pamiętam, że nawet mama nie miała pojęcia, jak się nazywa. Dla mnie jak jakaś taka właśnie też alkoholiczka brzmi po ciężkim chlańsku. No w sumie pasuje do tych kopalni, ale... nie wiem. Cześć, Wierzbuś. Należy do mojej matki. Bawiłam się nią w dzieciństwie. Olivia Foster, Nowy Jork. Cóż takiego mi wysłała, biorąc pod uwagę nasz spór po moim wyjeździe z Hansem? No właśnie. Dziwne. Okej, sokole. Co? Alkoholiczka, narkomanka. Sierpień 2003 roku. Droga Kate, gdziekolwiek jesteś, pomimo smutnych wieści, mam nadzieję, że ten list dotrze do ciebie na czas, byś zdążyła wrócić do Nowego Jorku. Ta Olivia ma lepszy głos. No twoja właśnie, mama, Saba, nie? Sarah Walker odeszła ubiegłej nocy w szpitalu Mount Sinai. A, no tak. Cierpiała od wielu miesięcy, więc jej śmierć była niewątpliwie ulgą. Pogrzeb będzie w przyszłym tygodniu, w czwartek. Opóźniliśmy go, byś mogła do nas dołączyć. No, na pewno przyjedzie. Jeśli się nie mylę, powrót do USA oznacza, że możesz zostać pociągnięta do odpowiedzialności.
Czasami lepiej spłacić dług wobec społeczeństwa, zamiast bez końca uciekać. Choć raz odłóż na bok tę swoją bezmyślną pogoń za przygodami. Ups. Straciłaś przez nią przyjaciół i rodzinę. Błagam cię, Kate. Wróć i pożegnaj się z matką. Zadzwoń do mnie. Pomogę ci zorganizować powrót. Dołączam wisior Sary. Mówiła, że uwielbiałaś jego tajemniczą melodię. Obiecałam jej, że ci go wyślę. Zadzwoń. Z uwagi na naszą dawną przyjaźń. Olivia. 212-359. No nie jest przyjaźń, odbiłaś mi chłopaka. Wypier papier. O, to gratulacje, mają tutaj tego skarbie. Jestem chłopaka. Taka dumna z tego, że wystąpiłaś na placu. A. Oprawimy twój dyplom w piękną ramkę. Dziękuję, mamo. Na mnie to ona prędzej ma głos Barbie. Zakończysz naukę w Akademii Muzycznej. Będziesz mogła zacząć studia w konserwatorium paryskim. Prawda, Antonie? Jasne, jasne. Potem, i te ręce, które się nie zginają. Zostaniesz wybitną pianistką. Będziemy tacy dumni, prawda, Antonie? Ach, oczywiście. Tak, tak, wszystko notuję. Tacy dumni. Ale w czasie skaczemy, no, będziemy się tak przełączać między tymi postaciami właśnie. W pewnym momencie podobno się to jakoś łączy, ale nie wiem. Matka brzmi, jakby miała 70 lat. Matka? Ale to był głos chyba Oliwii. Ten czytający list, w sensie. Ale właśnie ta aktorka Kate grała Barbie. Serio? W ogóle nie brzmi jak Barbie dla mnie. Nie chcę wyjeżdżać, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Chciałabym już być w konserwatorium, chociaż będę za wami bardzo tęsknić. Może to dobry pomysł, żebyś wyprowadziła się z Wagen. Nastały dla nas ciężkie czasy. Martwię się o twoje zdrowie. Dobrze, że Herr Gustav zatrudnił cię tego lata w schronisku. O, tak. Górskie powietrze z pewnością dobrze ci zrobi. Właśnie, no, to prawda, Argus. Do Herr Gustava? O, ostatnio ciągle ćwiczyłam przed koncertem. Ten pan zaoferował ci pracę. Przynajmniej mu za to podziękuj. Tak, mamo, już to robię. Jej, nowe rzeczy. Dziennik. 1 czerwca. Koncert udał się jak marzenie. Co za ulga. Nigdy nie czułam się równie pewna, że mogę się ubiegać o przyjęcie do konserwatorium paryskiego. Jeszcze tylko jeden rok w Akademii Muzycznej Wagen i otworzą się przede mną drzwi do kariery pianistki. O niczym innym nie marzę. Na CC, że Kate ma głos Barbie. No wiem, ale myślałam, że to był taki żart, w sensie, w stylu, że Kate ma, że brzmi ten głos jak głos Barbie, a nie, że to jest ta sama aktorka, wiesz, o co chodzi? Nie odebrałam tego w ten sposób. Dzięki, Struzlite, twoje zdrowie. Miałam jakieś 30 wyników, ojej. No, że taki cukierkowy, nie? No. Dla mnie ona w ogóle nie brzmi jak Barbie, serio. A oglądałam miliard filmów z Barbie. Ja jestem psychofanką Barbie. Przepraszam. Udało mi się też zdobyć letnią pracę w schronisku Silber Spiegel chyba, dzięki której pomogę rodzicom opłacić czesne za akademię. Przyjaciel taty, Adam Zimmer, skontaktował się z Herr Gustavem, który kieruje schroniskiem, a ten wysłał mi list z informacją o zatrudnieniu. I tak rozpoczyna się moja podróż. No, ciekawe. Odpisz na list, przeczytaj dokumenty w sklepie. No, to jest mój cel dodatkowy, ja chcę cel dodatkowy najpierw zrobić. Dobra, czekaj, no. Młoda damo. No, ja nie wiem, które dokumenty mam przeczytać, ale zaraz zobaczymy.
Możliwe, Seba, możliwe. Musisz je obejrzeć jeszcze raz. U Happy'ego przed chwilą gadaliśmy o bajkach i Barbie. O, urocze. Ludzie trudzą się nad wydaniem gracza, ona ma głos Barbie. O, jaki ładny obraz. Nie da się go obrócić, nie obejrzeć ani nic za bardzo. Ładnie wygląda. Są ramy. Karolina Gorczyca mogła podłożyć głos Kate. No, w sumie tak. Teraz nie wiem, czy to są dokumenty, czy co to jest, to sprawdź. Nie, bo to jest... Herr Gustawie, mój przyszły pracodawco. Dzięki tej letniej pracy będę mogła pomóc tacie opłacić kolejny rok studiów na Akademii Muzycznej. No, Seba, ustawiłam na średnie ustawienia graficzne i przy filmiku tym takim, który pokazywał ten plac Wagen, jak ona grała i w ogóle to trochę gra się krztusi. Ale przy takich przejściach normalnych to raczej chyba normalnie wygląda w miarę. Dla mnie Grochowska mogłaby podkładać głos. Fajnie brzmiała jako Zoe. No, w sumie... Jak opłacić stacie, to tata studiuje na Akademii Muzycznej, nie? Fräulein Rose. Z przyjemnością informuję, że pozytywnie rozpatrzyłam pani podanie o pracę sezonową w schronisku, którym kieruję. Pani zatrudnienie rozpocznie się w poniedziałek 5 lipca i zakończy 31 sierpnia. Spodziewamy się, że będzie to pracowity okres. W naszym schronisku gościć będzie grupa naukowców, którzy przyjdą ćwiczyć w górach przed wyruszeniem na wyprawę na wschód. Pani codzienne obowiązki będą polegały głównie na obsłudze w porze posiłków i pracach porządkowych na terenie schroniska. Z pani życiorysu dowiedziałem się, że jest pani studentką Akademii Muzycznej, zatem poproszę panią też o występy fortepianowe w niektóre wieczory. O matko, transakcja wiązana. Jezu. Chciałabym też poinformować, że oprócz wynagrodzenia otrzyma pani posiłki, zakwaterowanie i możliwość prania odzieży przez cały czas zatrudnienia. W oczekiwaniu na pani przyjazd życzę udanego zakończenia roku szkolnego, Mr. Fenner. Ju! Moim zdaniem powinnaś napisać ten list piórem, kochanie. Dobrze. Dyplom, który Frau Beckmann wręczyła mi po moim koncercie na placu muzycznym. Na szczęście nie wspomniała, że niemal się spóźniłam. Ale jej głos mi się podoba. Fajny jest w sumie. Jak tak, im dłużej go słucham, tym bardziej się przekonuję. Akademia Muzyczna Wagen. Niniejszym zaświadcza się, że Dana Ross ukończyła trzeci rok edukacji muzycznej w klasie pianina. Rektor Karina Beckmann, nauczyciel prowadzący Edmund Kruger. Dobra, i tak musimy znaleźć to pióro. Zacięła się. Papa powinien tu posprzątać. Właśnie. Powinnam je schować, zanim je zgubię. Jestem pewna, że i tak znam ten utwór na pamięć. Hymn Wagen, mój ulubiony koncert. Oczywiście. Nie ma tu nic. Halo, jak tu nic nie ma? O, właśnie, przeczytaj. 28 maja 37, mój drogi Antonie, otrzymałem obrazy. Zważywszy na ich jakość, mogę się tylko pogratulować ich zakupu po tak okazyjnej cenie. Jestem przekonany, że z pewnością znajdę kupca wśród mojej amerykańskiej klienteli i już wkrótce nasza mała inwestycja zwróci się. O, dzięki za wodę, Torgus, twoje zdrowie. No, papa, Madzielenka. Niemieckie akcenty. No ja nie przepadam za bardzo za językiem niemieckim. Więc tak mi trochę to średnio leży, ale...
Osobiście ze swojej strony pragnę podziękować Tobie oraz Twojej wspaniałej Lenie za wiadomość wsparcia dołączoną do przesyłki. Lekarze są optymistycznie nastawieni odnośnie powrotu Miriam do zdrowia. Uważają, że tego lata powinna stanąć na nogi. Z każdym dniem jestem coraz bardziej zdumiony, że tak silna kobieta uczyniła mi zaszczyt poślubienia mnie. Jednak nie będę przed Tobą ukrywał, że obydwoje jesteśmy strasznie przygnębieni. Pomimo historii medycznej Miriam, ten szarlatan położnik pozostawił nam poważne nadzieje, że jej nieoczekiwana ciąża zakończy się pomyślnie. Mimo iż podjęcie tej ostatecznej decyzji było dla nas naprawdę trudne, postanowiliśmy nie ryzykować dalszego rozczarowania w przyszłości. Chodzi o zdrowie fizyczne Miriam i trzeba przyznać, że zdrowie moralne nas obojga. Teraz pozostaje nam tylko nauczyć się żyć z myślą, że zestarzejemy się sami. Miriam i ja, bez dzieci. Smutno. No, dobrej nocy, Torgus. Spoko. Ja nie lubię niemieckiego. W takich okolicznościach, drogi przyjacielu, zrozumiesz, że każdego dnia danego nam od Boga zastanawiamy się nad celowością pozostawienia tutaj w Ostertalu. Podczas gdy stukot butów brązowego cienia roznosi się coraz głośniej na naszych ulicach, Miriam i ja zapewne bylibyśmy bardziej bezpieczni po drugiej stronie Atlantyku, gdzie, jak wiesz, mam zawiązane silne relacje zawodowe i kilku dobrze usytuowanych przyjaciół w środowisku artystycznym Nowego Jorku. W każdym razie wiedz, że wsparcie Twoje i Leny trafiło prosto do naszych serc. Ten kolejny dowód niezachwianej lojalności, jaka łączy nasze dwie rodziny, jest jedynym promykiem słońca w tym szczególnie mrocznym okresie naszego związku. Dziękuję Wam obojgu jeszcze raz za ten odnowiony wyraz naszej szczerej przyjaźni. Szczerze oddany Adam. Cześć, Irejanusz! O nie, przykro mi. I to nie chciałaś tego schować do ekwipunku? Czemu ona tego nie schowała? Stary ołówek. Może mogłabym napisać nim list do Herr Gustawa. Nie miałaś pisać piórem. Czekajcie, bo jeszcze mieliśmy te dokumenty. Ja chcę te dokumenty znaleźć. A mogę jeszcze z mamą porozmawiać? Czy poprosiłaś ojca o to pióro? Aha, muszę się prosić ojca o pióro. Tutaj nic nie ma ciekawego, to mogę sobie spojrzeć na obraz kolejny. Ładne. To są jakieś dokumenty, czy nie? Papo, nie wiesz, czy gdzieś tu jest twoje pióro? Wydaje mi się, że jest. O, automaty jest firmy Vorarlberg. Te maszyny są niesamowite. Ach, proszę, jaka podniecona. To, co wykminiłam, Ostertal to niemieckojęzyczny kraj gdzieś między Niemcami a Szwajcarią. O! Nawet nie wiedziałam. Pióro czy długopis? Czy ta decyzja zmieni nasze istnienie? Pewnie tak. Zrazałaś system podpowiedzi? Nie, boję się to klikać. Bo nie chcę podpowiedzi. W ogóle ten, zrobilibyśmy sobie przerwę na siku. Bo mi się trochę zachciało. Więc zanim przeczytamy notatkę o Vorarlbergach, to zrobimy przerwę. Więc słyszymy się za 5 minut.